Jeśli równanie ma 5 gwiazdki, oblicz sumę ich kwadratów oraz kwadrat ich różnicy. Na początku ustalmy, czy nasze równanie posiada 5 gwiazdki. W tym celu obliczymy deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. Podstawmy dane z zadania. B wynosi 1/4. A wynosi 1/2. I C wynosi minus 2. Dostaniemy. 1/4 do kwadratu to jest 1/16. Minus razy minus daje plus. Dwójki się skracają, zostaje 4. Dostajemy, że delta wynosi 4 1/16. Ponieważ jest dodatnia, wnioskujemy, iż istnieją dwa różne pierwiastki naszego równania. Wiedząc, że równanie posiada dwa różne pierwiastki, możemy spróbować ustalić wzór na sumę ich kwadratów. Zapiszmy. Suma kwadratów naszych pierwiastków. Musimy przekształcić nasze wyrażenie do takiej postaci, która będzie zawierała iloczyn naszych pierwiastków oraz sumę naszych pierwiastków. Wykorzystamy tutaj wzory Wieta. Aby doprowadzić to wyrażenie do postaci, która będzie zawierała wzory Wieta, sztucznie wprowadzimy wyrażenie 2x1, x2. Wprowadzimy je w środek pomiędzy wyrażeniem x1 do kwadratu i x2 do kwadratu. Ponieważ wyrażenia 2x1, x2 wcześniej nie było, to musimy teraz je odjąć. Jeśli najpierw je dodaliśmy, a później odjęliśmy, to nasze wyrażenie nie zmieniło znaczenia. Teraz możemy wykorzystać wzór skróconego mnożenia a do kwadratu dodać 2ab dodać b do kwadratu. To jest to samo co a plus b do kwadratu. Za a wstawimy x1, za b wstawimy x2. Dostajemy. x1 dodać x2 do kwadratu i za naszym wyrażeniem jeszcze zostało nam minus 2x1, x2. Przepiszmy. Teraz widzimy, że w nawiasie pojawił nam się wzór Wieta na sumę pierwiastków, natomiast w tym wyrażeniu pojawił się wzór na iloczyn pierwiastków. Podstawmy z wzoru Wieta. Za x1 plus x2 stawiamy minus b przez a. A za x1 razy x2 wstawiamy c przez a. Teraz wystarczy tylko podstawić dane z naszego zadania. Za b wstawiamy 1/4. Wstawiamy minus 1/4. Za a wstawiamy 1/2. Za c wstawiamy minus 2. I za a ponownie 1/2. Dokończymy nasze obliczenia u góry. Minus do kwadratu daje plus. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, więc zapiszmy to jako 1/4 razy 2. Minus razy minus daje plus.
i dostajemy 4 razy 2. Po skróceniu dostajemy 1 i 2 plus 8, co nam daje 8 i 1 druga. W kolejnym etapie rozpiszemy kwadrat różnicy naszych pierwiastków. Zaczniemy. Kwadrat różnicy pierwiastków x1 i x2. Najpierw wykorzystajmy wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Za a wstawiamy x1, za b wstawiamy x2. Dostaniemy x1 do kwadratu minus 2x1 x2 dodać x2 do kwadratu. Aby w naszym wyrażeniu pojawiły się tylko wzory wieta, wprowadzimy sztucznie wyrażenie 2x1 x2. Aby w naszym wyrażeniu pojawiły się tylko i wyłącznie wzory wieta, wprowadzimy sztucznie wyrażenie 4x1 x2. Ponieważ zostało to wprowadzone sztucznie, to trzeba też to odjąć. Czyli będzie też minus 4x1 x2. Dodajmy do siebie te dwa wyrażenia i dostaniemy x1 do kwadratu minus 2x1 x2 dodać 4x1 x2 daje nam 2x1 x2 plus x2 do kwadratu i na końcu zostaje nam jeszcze wyrażenie minus 4x1 x2. W trzech pierwszych wyrażeniach możemy wykorzystać wzór skróconego mnożenia, ten z poprzedniej części zadania, i dostaniemy x1 dodać x2 do kwadratu. Na końcu zostaje nam wyrażenie minus 4x1 x2. Teraz należy zwrócić uwagę, że w nawiasie pojawił nam się wzór wieta na sumę pierwiastków, a za nawiasem pojawił nam się wzór na iloczyn pierwiastków. Podstawmy więc. Za x1 plus x2 możemy stawić c przez a. Natomiast za x1 plus x2 możemy podstawić minus b przez a. Natomiast za x1 razy x2 wstawiamy c przez a. Podstawmy dane z zadania. Za b wstawiamy 1/4, za a 1/2, za c minus 2 i za a 1/2. Minus do kwadratu daje plus, dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność. Minus razy minus daje nam plus. I mamy 8 razy 2. Po skróceniu dostajemy 1/2 plus 16, co nam daje 16 i 1/2.